Z okazji Międzynarodowego Dnia Przewodnika Turystycznego można było wziąć udział w wielkiej akcji poznawania naszego miasta i regionu. Urząd Marszałkowski zorganizował atrakcyjne, bezpłatne zwiedzanie 11 miast i 4 parków krajobrazowych. Najlepsi przewodnicy w województwie oprowadzali po najciekawszych zakątkach naszego miasta. My o pracę przewodników w dniu ich święta pytaliśmy toruńskich znawców historii, którzy na co dzień oprowadzają turystów po Starówce, fortyfikacjach i innych pełnych ciekawych opowieści obiektach. Zacznę od wszystkiego najlepszego, bo chyba tak w waszym dniu należy zacząć. Dzień przewodnika. Powiedz, jak to jest, nie wiem, od lat oprowadzasz grupy, czy turyści, którzy przyjeżdżają do Torunia, ich charakterystyka tych grup w jakiś sposób się zmienia, czy ten rys takiego turysty typowego, który przyjeżdża do Torunia, jest taki sam od lat? Dziękuję przede wszystkim za życzenia. Dzisiaj świętujemy Dzień Przewodnika. Oprowadzam już prawie 10 lat i to 10 lat pełne wyzwań i wielu zaskoczeń. Co masz na myśli? Każda grupa jest inna. Tak? Nie ma reguły. Aha. Nie ma reguły, czy to jest wielkie miasto, mała wieś, miasteczko, ludzie starsi, dzieci. Ja domyślam się, że inaczej oprowadza się przedszkolaków czy gimnazjalistów, a inaczej osoby dojrzałe. Pytam bardziej o to, czy te grupy są rzeczywiście zainteresowane historią Torunia, a nie jest to tak, że no dobra, to McDonald's, planetarium i szybka wycieczka gdzieś tam z przewodnikiem, a tak naprawdę gdzieś tam dłubiemy w nosie, czy nie? Rzeczywiście ludzie zadają pytania, są ciekawi tego, jakie były losy Torunia. I tutaj dochodzimy do sedna sprawy, czyli kto jak oprowadza grupę. No, w większej części dzieci i młodzież raczej przejeżdżają z poziomu McDonalda, słodyczy, czas wolny. Ale w momencie, kiedy przewodnicy dają z siebie wszystko i młodzież to intuicyjnie wyczuwa, pasjonata, fascynujące opowieści, ona zaczyna wchodzić w tę historię, zaczyna się interakcja, pojawiają się pytania i zaczyna się wspaniała historia, która dzielona jest między przewodnika a grupę. Z drugiej strony, czasami można się dwoić, troić, nie wiadomo czego używać, no i jak groch o ścianę, koniec, McDonald's i na tym kończymy. No właśnie, to też do czego zmierzam, bo od jakiegoś czasu, żeby zostać przewodnikiem, żeby oprowadzać po Toruniu chociażby, nie trzeba mieć specjalnej licencji, czy jakiegoś glejtu na to, żeby to robić. Jak oceniacie wy, przewodnicy, licencjonowani tego typu ruch? Uważam, że mimo, że zostało to prawnie zdjęte, jednak ludzie, którzy chcieliby oprowadzać, powinni zapisać się na kursy. Mimo, że mają czasami obszerną wiedzę, powinni przynajmniej te techniczne aspekty poznać, bo nie sztuką jest posiąść wiedzę, to większą sztuką jest ją umiejętnie przekazać, wyselekcjonować materiał i poznać czasami te techniki i pewne triki, które działają na grupę i powodują, że przewodnik swobodnie ją zarządza. Mhm. Czyli tu trzeba być trochę psychologiem też? Troszeczkę obserwować grupę, umieć reagować. Wiedza psychologiczna, owszem, jakaś się przyda tutaj, ale trudno to mówić takiej pogłębionej, że tak powiem, definicji, ale tak, żeby zarządzić grupą, troszeczkę powiedzieć, ściszyć ton, trochę podgłosić swój głos, gestykulacją pewne rzeczy zasygnalizować, to jak najbardziej się przydaje. Cóż, uwolnienie zawodu spowodowało też, że wiele osób chce się zmierzyć z tym na własną rękę, bez żadnych kursów. Wychodzą naprzeciw grupy. Kilka razy byłem świadkiem wielkich, kardynalnych błędów, do których nie powinno dojść, słysząc nazywanie ratusza katedrą albo astrolabium w rękach Mikołaja Kopernika, pomnik, który stoi na rynku staromiejskim, że to jest globus, to są rzeczy niedopuszczalne. Coś takiego nie powinno mieć miejsca i żałuję tylko tych turystów, którzy niestety dowiedzieli się nieprawdy. No właśnie, i trafili w ręce właśnie takich przewodników. Paweł, dwa słowa o tobie. W jaki sposób ty trafiłeś? Dlaczego zainteresowałeś się przewodnictwem? Bo wiem, że na co dzień robisz coś zupełnie innego, że tak powiem, inna bajka, tak? Tak. A nie wiem, w weekendy czy popołudniami to historia, to twój konik. W jaki sposób trafiłeś do tego zawodu? Wszystko zaczęło się już w szkole podstawowej. To były takie pierwsze początki, kiedy były konkursy katarzynkowe. Wystartowałem w nim. Nieskromnie powiem, wygrałem. Potem gdzieś ta pasja wzrastała, aż w końcu dobiłem do momentu, w którym postanowiłem się nią dzielić. Skończyłem kurs przewodnicki, uzyskałem licencję. No i tak od 10 lat prowadzę, powiem więcej, prowadząc kursy, bo w tej chwili już prowadzę sam szkołę przewodników. Poznałem nawet swoją żonę, która też jest przewodniczką. Także pasja łączy. No, daje mi to wiele satysfakcji, spełnienia i tak jak mówisz, zawodowo, życie zawodowe zawodowym, ale też poza godziną trzeba sobie tą rzeczywistość ubarwiać, a pasja jest jak najbardziej do tego. Pierwsze 100 osób, które zapisały się na zwiedzanie, otrzymały kalendarze ścienne. Każde dziecko biorące udział w akcji otrzymało opaskę odblaskową. Na wszystkich uczestników czekały materiały promocyjne oraz konkursy z nagrodami. Usługi przewodników były bezpłatne, aby z nich skorzystać należało zapisać się za pośrednictwem formularza internetowego. Po Toruniu oprowadzało kilkunastu przewodników.
można było obejrzeć fortyfikacje twierdzy Toruń, zabytki toruńskiej starówki, m.in. ratusz staromiejski, toruńskie kościoły, w tym katedrę świętych Janów, kościół Najświętszej Marii Panny, świętego Jakuba czy kościół jezuitów przy rynku staromiejskim. Obejrzeć można było też dwór Artusa, kamienicę pod Gwiazdą, dom Kopernika czy Krzywą Wieżę. My wybraliśmy się na skwer oficerskiej szkoły marynarki wojennej, który skrywa podziemne tajemnice. Okres II wojny światowej to czas, w którym Toruń został po raz kolejny miastem twierdzą. Do dziś nieświadomie stąpamy po schowanych pod ziemią schronach i szczelinach przeciwlotniczych. To ukryte dziedzictwo nieznanej historii Torunia. Stoimy na skwerze przez Torunian zwanych skwerem bomby, tak potocznie, ale on kryje niesamowite wnętrzności, tak bym powiedział. Chodzimy w tej chwili po schronie przeciwlotniczym po prostu, tak? Dokładnie. Uszczegółowiając, po szczelinie przeciwlotniczej, która miała chronić przed odpryskami, odłamkami, powstała w 1943 roku. Tak jak wspomniałeś, na co dzień deptana przez mieszkańców. W zasadzie mało kto wie, co się tutaj znajdowało. No za chwileczkę, proszę bardzo, włas otwarty i wchodzimy do podziemnego dziedzictwa Torunia. No to króciutko o historii tego miejsca, jak daleko ona sięga. 1943 rok, została wybudowana przez okupanta, przez Niemców, celem ochrony, prawdopodobnie obsługi nabrzeża Wiślanego, być może ludności cywilnej, tutaj źródła nie są do końca zgodne. Mogła pomieścić 200 osób. Posiadała wentylację, schron posiadał wentylację grawitacyjną, miał podłączenie do prądu, do sieci zewnętrznej, nie było agregatów wewnętrznych. Miał 3 suche ustępy, miejsce na łączność, apteczkę, jedno łóżko polowe. W zasadzie tutaj ludność miała przeczekać czas nalotu i potem wydostać się na zewnątrz. Ta konstrukcja nie chroni przed bezpośrednim uderzeniem bomby tudzież pocisku, więc to stwarzało pewne niebezpieczeństwo. Ona miała raczej dać schronienie przed tym, co się działo wokoło schronu, przed tym nalotem i tak dalej. Okay, no to jak to wygląda? Zapraszamy. Jestem przewodnikiem miejskim po Toruniu, prowadzę już prawie 10 lat. Jak widać, oprowadzamy na powierzchni i pod ziemią. Dzisiaj akurat mój szlak pod tytułem Podziemne dziedzictwo Torunia. Zaczynamy od szczeliny przeciwlotniczej, która swoje korzenie ma w 1943 roku. Jak sama data sugeruje, na pewno została wbudowana przez Polaków, budowa została zlecona przez okupanta niemieckiego. Jaki był cel budowy takich szczelin w Toruniu? Raczej nie ochrona ludności cywilnej, bo okupatura zbyt mała. Ta szczelina 200 osób. W 1943 roku powstało 5 takich na ulicach, już Państwu mówię. Będę się posiłkował ściągą. Na ówczesnej Alei 700-lecia, to jest przy fontannie Kosmopolis, dzisiaj Aleja Jana Pawła II, Grudziącka, Matejki, Mickiewicza i Moniuszki. Są to miejsca, w których strategicznie znajdowały się instalacje wojskowe, względnie infrastruktura przemysłowa bardzo potrzebna okupantowi. Dlaczego akurat tutaj nabrzeże? Raz, że po Państwa prawej stronie, za płotem, dzisiaj za zabudowaniami, w których znajduje się pub, niegdyś znajdowały się instalacje gazowe. Dwa, tutaj było nabrzeże Wiślane, które troszeczkę inaczej wyglądało w latach wojny. Była podprowadzona kolej, znajdowała się tutaj instalacja portowa, tak ją możemy nazwać, celem przeładunku barek, wyładunku, więc obsługa zagrożona nalotem musiała szybciutko ewakuować się do schronu w przypadku nalotów. No 1943 rok to już troszeczkę niespokojne czasy dla okupanta, on już nie czuł się tak pewnie, ponieważ bombowce alianckie zapuszczały się coraz dalej na wschód, w głąb tej Imperium Niemieckiego. Z drugiej strony Rosjanie też już stawali się coraz większym zagrożeniem. Stąd ruszył ogólnonarodowy program, tak zwany LS-Führer-Program, czyli Luftschutz-Führer-Program, czyli ogólnonarodowy program budowania szczelin przeciwlotniczych celem ochrony obsługi infrastruktury przemysłowej i wojskowej w Toruniu i nie tylko. Mapkę mam może troszeczkę małego formatu. Nie wiem, czy jeżeli tak ją przedstawię, czy cokolwiek widać dla Państwa. Jeżeli nie, to poproszę nawet bliżej, to się nic nie stanie. To są oryginały zeskanowane z archiwum z 1943 roku. Pokazują nam 3 rzuty 3 szczelin. One miały różną kubaturę w mieście. Były szczeliny dla 100 osób, dla 150 osób i dla 200 osób. No, cechą charakterystyczną, jeżeli na nie uważnie popatrzymy, jest taka pewien zygzakowatość. Tak? One idą takim schematem labiryntowym. Z reguły są czteroodcinkowe. Tak? 1, 2, 3, 4, no, czasami 5, przepraszam. Dlaczego taki układ? Na pewno nieprzypadkowy. Chodziło o to, żeby w momencie bombardowania, ostrzału, pocisk, który uderzy bezpośrednio w tą szczelinę, no nie zniszczył, nie zabił wszystkich, którzy są w środku, prawda? Więc jeżeli bomba, ładunek wybuchł gdzieś na jednym z odcinków, osoby, które są już za rogiem, raczej będą ocalone. Odłamki ich nie dosięgną, przynajmniej takie prawdopodobieństwo gwarantował taki przebieg. Oczywiście
obiekt jest zakamuflowany z zewnątrz. Na projektach, na mapach są wskazówki, że jest tutaj ponad 50 cm ziemi. Ja uważam, że jest tutaj więcej, że konstruktor posunął się trochę dalej. Chodząc zgodnie z planem, są pewne nieścisłości. Inaczej wygląda to na projekcie, inaczej to troszeczkę zostało wykonane, ja to pokażę wewnątrz. Oprócz tego, że schron posiada dwa wejścia, dość widoczne z zewnątrz, jest też jeden luk ewakuacyjny. Na wypadek zniszczenia wejść głównych, ludność mogła się ewakuować jednym kominem, który wyprowadzał ją na zewnątrz. Wchodząc do środka, zachowujemy szczególną ostrożność z uwagi na strome stopnie, na bardzo niskie wnętrza, tam jest 1,95 m wysokości, 1,40 m szerokości, więc będziemy szli gęsiego. Ja zdaję sobie sprawę, że momentami mogą być niesłyszalne, bo tam mój głos będzie troszeczkę przytłumiony. Jeżeli Państwo macie latarki w komórkach, bądź wzięliście z sobą, to proponuję już je przygotować. Proszę podchodzić, tak? Wchodzimy i wychodzimy tym samym wejściem i wyjściem, czyli tentem. Teraz trochę o materiale, z którego został wykonany ów schron. To było troszeczkę, jak już mówiłem, cały program powstał w 1943 roku. Narodowy program budowania szczelin przeciwlotniczych. Znając pragmatyzm Niemców, na terenie całej Rzeszy był budowany w ten sam sposób z tych samych materiałów. A więc mamy do czynienia z betonem i z żelbetonem, który stanowi strop. No, generalnie wykopano szczelinę, zalano fundamenty, jak z fabryki, powkładano ściany, założono prefabrykowane stropy, zasypano ziemią i schron w zasadzie był gotowy. Jego budowa rozpoczęła się w lipcu 1943 roku, a zakończyła się w październiku tego samego roku. Niestety nie dotarłem w źródłach do materiałów, które mówiłyby coś na temat ćwiczeń, na temat alarmów przeciwlotniczych, czy coś tego się odbywało, ale śmiem twierdzić, że na pewno tak. Niemcy raczej chcieli być przygotowani na takie ewentualności, więc na pewno ćwiczyli sobie tutaj przebieg ewakuacji do poszczególnych szczelin. Grawitacyjnej. No trudno byłoby tutaj wytrwać prawie 200 osobom bez powietrza. Konstrukcja zapewnia wentylację grawitacyjną. W momencie, kiedy zawór był otwierany, z zewnątrz powietrze dostawało się do środka, tworząc tu warunki możliwe do przeżycia. Oczywiście przy 200 osobach, jak łatwo się domyślić, i przy tej wysokości tej szczeliny, czyli 1,95 m, bardzo szybko robiło się tutaj duszno. Więc chodziło tylko o zagwarantowanie powietrza do przetrwania i tyle. To są oryginalne rzuty z archiwum z 1943 roku. Pokazują układ szczelin przeciwlotniczych zróżnicowany na pojemność, na kubaturę dla 100 osób, dla 150 osób i dla 200 osób. I to jest rzut tego, co nas najbardziej interesuje, w czym aktualnie się znajdujemy. Jak na dłoni widać przebieg zygzakowa tej linii szczeliny. Widzimy zaznaczone miejsca, które mają w nazwie latryna, abort, 1, 2, 3, 3 latryny suche i miejsce łączności, tak zwany łącznik ewakuacyjny. W razie zasypana wejść głównych ludność mogła się ewakuować jednym z korytarzy, który dzisiaj jest zamknięty. No to co, włączamy latarki i zaczynamy zwiedzanie podziemnego Torunia. Pierwszy odcinek ochronny, na planach nazywany szczeliną gazową. Jednak w inwentaryzacji tego schronu nie ma nic wspomnianego o filtrach przeciwchemicznych. W związku z czym raczej nomenklaturowo było to nazywano szczeliną przeciwgazową, chodzi raczej o szczelinę, o takie załamanie przeciwodłamkowe. Mijamy jedne wrota, tutaj są następne i dopiero wchodzimy do konstrukcji głównej. Widzą Państwo, poziom już się troszeczkę zmienia, 1,95 m wysokości i 1,40 m szerokości. Także klaustrofobicy mogą się tu czuć troszeczkę zagrożeni. Padło pytanie o oświetlenie. Było podprowadzone i widzimy jego elementy. Nad Państwem są jeszcze elementy po instalacji elektrycznej. I tu ciekawostka. Elektryczność była doprowadzona z zewnątrz, z miasta. W momencie bombardowania istniało duże prawdopodobieństwo, że bardzo szybko tej elektryczności zabrakło.
Wiemy, że na wyposażeniu znajdowały się lampy fluorescencyjne, co dawało pewną jakość i powiedzmy warunki przebywania nie było aż tak ciemno. Zbliżamy się już do wyjścia numer 2 i w podobnym układzie jak poprzednio latryna sucha dla jednej osoby. To wąskie klaustrofobiczne pomieszczenie o przeznaczeniu nam wiadomym. Jak udało nam się dowiedzieć, podziemna szczelina przeciwlotnicza już niedługo zostanie udostępniona w atrakcyjnej formie do codziennego zwiedzania. Magda, jesteśmy na skwerze oficerskiej szkoły marynarki wojennej, zwany też skwerem bomby przez Torunian, z tego co zdążyłem się zorientować, ale pod spodem, pod tym, na czym teraz stoimy, mamy niesamowitą atrakcję. Jakieś dziwne, stare zakamarki, które wy chcecie udostępnić dla Torunian i to w sposób dość widowiskowy. Tak jest. Właściciele Domu Legend Toruńskich postanowili zaopiekować się schronem przeciwlotniczym z czasów II wojny światowej i udostępnić go odwiedzającym, turystom, mieszkańcom już z początkiem maja. Udostępnić to nie znaczy tylko otworzyć drzwi, nazwijmy rzecz po imieniu. Zdecydowanie. Powstanie niezwykła atrakcja, jedyna tego rodzaju, gdzie każdy odwiedzający będzie mógł poczuć się jak w czasie nalotu na miasto. Także schron będzie służył nie tylko zwiedzaniu, nie będzie tam ekspozycji muzealnej, będzie to interaktywna atrakcja posługująca się dźwiękiem, światłem i innymi. No to troszkę więcej szczegółów nam sprzedaj, tak żeby zachęcić już wszystkich tych, którzy ewentualnie chcieliby się poczuć jak w trakcie nalotu. Tak jest. Myślę, że nasi goście będą doświadczać niezwykłych emocji. Odwiedziny w bunkrze będą przygodą przede wszystkim i ma to być specyficzne doświadczenie dla każdego, kto nas odwiedzi tam pod ziemią w schronie przeciwlotniczym. W sumie w czasie obchodów Dnia Przewodnika Turystycznego na mieszkańców i turystów czekały 43 propozycje atrakcyjnego spędzenia wolnego czasu. Międzynarodowy Dzień Przewodnika ma pokazać pracę przewodnika lokalnej społeczności, a także uświadomić gospodarzom terenu, jaką rolę odgrywają przewodnicy w obsłudze turystów, a w szczególności w kreowaniu wizerunku miasta i regionu. Rozmawiamy w Dniu Przewodnika, no to pytanie o to, jak to jest być przewodnikiem, gdybyś miał to opisać w dwóch, trzech słowach. To jest, nie wiem, ciężka charuwa czy przyjemność po prostu i realizowanie swoich pasji? W trzech słowach się nie da, jest to naprawdę o wiele szerszy problem. Problem to może źle powiedziane, to jest naprawdę pasja, to jest wspaniała przygoda, to jest możliwość bycia z ludźmi, przedstawiania ludziom informacji tych, o których nie mają pojęcia. Przyjeżdżają do nas goście z miast, innych województw, wiadomo, nie mają w głowie historii Torunia, tak jak nasi mieszkańcy, ale dzisiejsze wycieczki są właśnie dla tych Torunian, którzy tutaj są od urodzenia, którzy przyjechali wiele lat temu, a którzy nie wiedzą, że chociażby tutaj wzdłuż bulwaru filadelfijskiego, gdzie wszyscy słyszeli o średniowiecznych murach, mamy bardzo dużo przebudowy XIX-wiecznej wykonanych przez Prusaków, przez tych, którzy przez ponad 120 lat, można powiedzieć, byli naszymi okupantami. No właśnie, mówisz o tym, że przyjeżdżają wycieczki spoza Torunia, a Torunianie chcą oglądać Toruń, nie wiem, wynajmują przewodników po to, żeby czasami się czegoś dowiedzieć o swoim mieście, bo to jest tak jak z góralami, którzy w górach to byli ostatni raz w podstawówce i widzieli Giewont po prostu z okna swojego domu. Czy rzeczywiście Torunianie są zainteresowani historią swojego miasta? Jeżeli zapytamy Torunian, czy chcieliby skorzystać z możliwości zwiedzenia z miasta z przewodnikiem, to tak nie bardzo, sceptycznie, no bo przecież oni wszystko wiedzą. Natomiast jeżeli już mamy wycieczkę, jeżeli ja zadaję pytania Torunianom, szczególnie tym starszym, bo wiadomo, że o nich się możemy dowiedzieć najwięcej, to oni dopiero wtedy się otwierają i zaczynają opowiadać, choć też nie wszystkie rzeczy dobrze pamiętają, nie wszystko dobrze wiedzą i wtedy właśnie my, przewodnicy, jesteśmy od tego, żeby ich odpowiednio ukierunkować i wtedy taka interakcja pomiędzy przewodnikiem a grupą jest chyba najlepszym sposobem poznawania miasta. A w jaki sposób ty trafiłeś do tego zawodu? No bo tak to trzeba nazwać, tak? Zarabiacie też na tym pieniądze. To jest, nie oszukujmy się, część waszego życia. Dlaczego zdecydowałeś się być przewodnikiem? To jest chyba związane ze specyficznym miejscem, w którym się wychowałem. To są toruńskie wodociągi na Bielanach. To jest ten wielki czerwony budynek administracyjny, dzisiaj adaptowany z powrotem na muzeum. I chyba to spowodowało, że od małego interesowałem się miastem, interesowałem się fortyfikacjami. Przecież w okolice tamtej części miasta to Fort VIII, to Fort VII. A potem czytanie książek, poznawanie historii miasta, właśnie tej takiej zasłyszanej, żywej od ludzi. No i na końcu kurs przewodnicki i teraz już 7. rok jako przewodnik po mieście. To
super. No właśnie, dzisiaj chyba właśnie część fortyfikacji Torunia chcesz pokazać wycieczce, tak? Tak, ta moja dzisiejsza wycieczka skupia się w większości na tych XIX-wiecznych fortyfikacjach Torunia. Tak jak mówiłem na początku, zaczniemy sobie tutaj od bulwaru, wzdłuż bulwaru zobaczymy te XIX-wieczne przebudowy. Następnie zajdziemy na bastion pierwszy, gdzie mamy pozostałości chociażby pierwszego zbudowanego w XIX wieku magazynu prochowego. Mamy tam niewielką prochownię wojenną, mamy schroń pogotowia, no i też bardzo dużo budynków związanych z infrastrukturą twierdzy toruńskiej. Następnie przejdziemy sobie do kolejnego, też bardzo ciekawego ze względu na fortyfikacje toruńskie miejsca, do bramy kolejowej. Jest to jedyna XIX-wieczna, zbudowana jeszcze przez Prusaków brama, co więcej cały czas działająca, bo wiadomo, pod rondem pokoju toruńskiego do dziś jeżdżą pociągi. Okej, no to zabieramy grupę i ruszamy. I ruszamy. Skwer oficerskiej szkoły marynarki wojennej to teren przed XIV-wieczną bramą klasztorną na Starym Mieście w Toruniu. Szkolenie kadr dla Morskich Sił Zbrojnych rozpoczęto w Toruniu w 1921 roku, gdy powołano tymczasowe kursy instruktorskie dla oficerów marynarki wojennej z siedzibą przy ulicy Fredry. Z kolei w 1922 roku rozpoczęła działalność oficerska szkoła marynarki wojennej, którą w 1925 roku umieszczono w XIX-wiecznych koszarach racławickich. Obecnie to hotel na skraju Starówki. W 1928 roku uczelnię przemianowano na Szkołę Podchorążych Marynarki Wojennej. Placówka z roku na rok się rozwijała. W 1935 roku funkcjonowały aż trzy wydziały. W okresie międzywojennym wykształciła 224 oficerów w Wydziale Morskim, 23 oficerów na Wydziale Technicznym i 12 oficerów na Wydziale Administracyjnym. W 1938 roku placówkę przeniesiono z Torunia do Bydgoszczy, a po wybuchu II wojny światowej ewakuowano do Pińska, gdzie w 1939 roku nastąpiło jej rozwiązanie. Szanowni Państwo, skwer oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej. Ten skwerek powstał nam 3 lata temu, w 2012 roku. Pamiętamy, ustawiono tę morską minę kontaktową. Kawałeczek dalej stało również działko przeciwlotnicze z okrętu podwodnego. Mina stoi do dzisiaj, co prawda troszeczkę zniszczona, bo jeden z zapalników został oderwany, zniknął. Natomiast po działku nie mamy już śladu od mniej więcej półtora roku. Tak naprawdę nie wiem, co się z nim stało. Czy miasto zdemontowało, czy też po prostu ktoś w nocy przyjechał i sobie zabrał w wiadomym celu, czyli na pozyskanie złomu, ciężko mi powiedzieć. Szanowni Państwo, oficerska szkoła marynarki wojennej w Toruniu istniała od roku 1922. Na początku po drugiej stronie Wisły w budynku, który wcześniej spełniał funkcję takiego zespołu restauracyjnego dla żołnierzy poligonowych, takiej jadłodajni przy dworcu głównym, potem tutaj na ulicy Fredry, a od 23 roku w tym ogromnym budynku, który widać za drzewami. Drodzy Państwo, dzisiaj jest to znane pod wielką, taką pompatyczną nazwą hotelu Bulwar, tego czterogwiazdkowego wspaniałego miejsca. A budowane od 1818 do 1822 roku jako koszary dla wojska, jako taka kaponiera broniąca tutaj całego toruńskiego nabrzeża. Nazywało się to po niemiecku Defense Kaserne, czyli takie koszary obronne. Ogromny, czterokondygnacyjny budynek z takim charakterystycznym dwuspadowym dachem. Pomiędzy trzecią a czwartą kondygnacją, mniej więcej takiej wielkości, około 1,50 m grubego przeciwbombowego stropu. Strop przeciwbombowy to po prostu dwie warstwy belek ułożonych pod kątem prostym. Każda belka dębowa o takim przekroju około 40 cm. Na to wysypana metrowej grubości warstwa piachu i dopiero na ten piach przychodzą jeszcze raz belki dębowe o troszeczkę mniejszym przekroju około 20 cm. I na tym jest jedna kondygnacja i to wszystko jest przykryte dachem. Dach, ten który jest do dzisiaj na więźbie dachowej, dosyć prostej. Dlaczego? Dlatego, że w czasie ostrzału bombowego, jeżeli taki dach by się zawalił, wiadomo, jego masa nie może być na tyle duża, żeby zwalając się na ten strop przeciwbombowy nie spowodował jego zniszczenia, a sam strop przeciwbombowy zabezpieczał przed dostaniem się ewentualnego pożaru tej więźby dachowej do dolnych kondygnacji. On również wytrzymywał uderzenia pocisków spadających z góry, czyli z tej broni stromotorowej ostrzeliwującej miasto, chociażby z drugiej strony Wisły, bo pamiętajmy, że początek XIX wieku, lata 20, zasięg artylerii to jest około kilometra 300 metrów. Dopiero później, w czasie tej wielkiej rewolucji związanej z prowadzeniem dział gwintowanych w latach 60. XIX wieku, ten zasięg się bardzo zwiększył, tak mniej więcej do 6, nawet 8 kilometrów. Także, Szanowni Państwo, lata 20 XIX wieku, budowa tego wielkiego budynku na 270 żołnierzy, wyposażonego w działa.
pomimo tego, że strzelnic w tym budynku mamy około 10, tam były tylko dwie armaty. Dwie armaty właśnie strzelające wzdłuż murów, czyli służące do flankowania tego tutaj wschodniego odcinka Toruńskiego Nabrzeża. Po drugiej stronie budynku, tam gdzie dzisiaj mamy te pomieszczenia gospodarcze hotelu Boulevard, tam jest restauracja i kuchnia, tam był taki dosyć duży ziemny nasyp zwany szańcem panieńskim. Dlaczego panieńskim? Pamiętajmy, drodzy Państwo, że tutaj do potopu szwedzkiego, na miejscu samych koszar i tego kompleksu niewielkich budyneczków tutaj w naszą stronę stał klasztor benedyktynek tych panien, których właśnie na których pamiątkę później ten nasyp ziemny wyposażony w jedną armatę nazwano szańcem panieńskim. Także, drodzy Państwo, te koszary w czasie, może nie tyle w czasie, co w XIX wieku właśnie pełniły funkcję kaponiery, natomiast w czasie II wojny światowej troszeczkę je przemianowano, bo oczywiście w międzywojniu nazywane były koszarami racławickimi, zresztą ta nazwa została zachowana do dzisiaj. Natomiast w czasie wojny nazywały się Mudra Kazerne i tutaj były pomieszczenia takie administracyjne tutaj tego garnizonu niemieckiego, który w Toruniu stacjonował. Starsi mieszkańcy miasta na pewno pamiętają ten zbiornik, dosyć duży, rozebrany tak na początku lat 70., a wzniesiony tak około roku 1904-1906 dla tej gazowni toruńskiej, która znajdowała się na dzisiejszym placu Rapackiego. Szanowni Państwo, skąd się wzięła możliwość zbudowania zbiornika na gaz na terenie wojskowym? Bo jednak wojsko dbało o ten swój teren i rzadko kiedy chciało wchodzić w komitywę z miastem, żeby coś na swoim placu dać pobudować. Szanowni Państwo, musimy pamiętać o jednej bardzo ważnej rzeczy. Gaz, który był produkowany w Toruniu, był w większości odbierany przez wojsko. I teraz, drodzy Państwo, pytanie do Was, na co wojsku gaz? Szanowni Państwo, co było w Toruniu na ulicy Balonowej? Były sterowce. A co pompujemy w sterowiec, żeby się wzniósł do góry? Najlepiej wodór, bo on jest najlżejszy, ale wyprodukowanie wodorów w XIX wieku było bardzo trudne. Hel oczywiście, ale na hel patenty mieli Amerykanie i dopiero w latach 1915-20. Wcześniej produkcja helu była bardzo trudna. Natomiast ten gaz węglowy, który właśnie był produkowany w toruńskiej gazowni, on też jest lżejszy od powietrza i właśnie tym gazem wypełniano te balony obserwacyjne, które tutaj w Toruniu stacjonowały. Także garnizon toruński był odbiorcą ponad 60% wyprodukowanego dla Torunia gazu, stąd też w ich interesie było utrzymanie zbiornika gazowego osłoniętego właśnie tym wielkim blokiem kaponiery. Bo mieliśmy oczywiście jeszcze 3 zbiorniki gazowe na ulicy Franciszkańskiej, jeden z nich stoi do dzisiaj, to jest toruńskie planetarium. Ale oprócz właśnie tego zbiornika, w którym dzisiaj jest planetarium, pozostałe 2 były niewielkie. Co więcej, one były zbudowane jako ceglane, stałe budynki ze zbiornikiem o zamkniętej objętości. Natomiast ten najnowocześniejszy był tak zbudowany, że jego dach unosił się do góry w zależności od ilości tego gazu, który się znajdował, więc ten gaz, można powiedzieć, był stale pod tym samym ciśnieniem. Łatwiej go było dystrybuować do odbiorców. Stąd też właśnie ten zbiornik gazowy został zbudowany tutaj na tym terenie wojskowym. I tak jak mówiłem, do początku lat 70. Do tej przebudowy nabrzeża toruńskiego właśnie do tej formy, jaką mamy dzisiaj, czyli do bulwaru, do likwidacji tej linii kolejowej, która tutaj do portu docierała, to wtedy stało. Szanowni Państwo, kolejnym obiektem, który w ogóle nie kojarzy się z przebudową XIX-wieczną do wykorzystania do celów obronnych, jest brama klasztorna. Brama klasztorna, XIV-wieczna, gotycka brama, tak zwana typu flandryjskiego, dosyć taka przysadzista, bardzo, bardzo duża, zresztą bliźniacza do tej, która została rozebrana na początku XX wieku, a która stała przy ulicy Most Pauliński, czyli Bramy Paulińskiej, została nadbudowana o ten taki jaśniejszy pas cegieł, który widać na samej górze właśnie na początku XIX wieku. Zwróćmy uwagę, że tam u góry mamy kilka takich niewielkich otworów, one właśnie też spełniały rolę strzelnic. Tam żołnierze wyposażeni w karabiny mogli tutaj kryć ogniem ten najbliżej Wisły położony odcinek. Tutaj właśnie kończył się port, tutaj zaczynał się teren nieużytków, kawałeczek dalej już zaczynał się ten regularny obszar szańca panieńskiego. I właśnie tutaj ta nadbudowa spowodowała to, że również można było u góry tych żołnierzy z karabinami utrzymywać, natomiast tutaj niżej pomiędzy tymi tarczami herbowymi również te otwory, które widzimy, też są przebudowane w XIX wieku, dlatego że wcześniej wyglądały troszeczkę inaczej. I szanowni Państwo,
Poruszając się dalej w tamtą stronę, widzimy mur. Mur średniowieczny, którego proweniencja jest tak mniej więcej z początku XIV wieku. Oczywiście wielokrotnie przebudowywany mur wysoki, dlatego że od strony Wisły miasto Toruń miało tylko ten pojedynczy mur. Kiedyś wyglądał zupełnie inaczej, ale również te strzelnice, które widzimy, które po drugiej stronie ulicy są mniej więcej na wysokości 1,70 m, 1,80 m, gdyż każdy strzelec jeszcze stawał sobie na takim specjalnym drewnianym podwyższeniu, żeby operować ogniem przez te strzelnice, również są zbudowane w XIX wieku. I szanowni Państwo, powoli możemy zaczynać naszą wycieczkę właśnie w kierunku baszty, w kierunku Gołębnika, który również ma dosyć ciekawą XIX-wieczną historię. Święto przewodników turystycznych zostało ustanowione w 1989 roku podczas III Konwencji Światowej Federacji Stowarzyszeń Przewodników Turystycznych. W Toruniu obchodzone jest od kilku lat.